tym odcinku przyjrzymy się technologii zgrzewania wysoką częstotliwością. Zaczynamy! Zgrzewanie wysoką częstotliwością to powszechna technologia. Pozwala na szybkie i trwałe połączenie materiałów bez narażania ich na uszkodzenia. Zgrzewanie wysoką częstotliwością, w skrócie WC, to łączenie tworzyw poprzez poddanie ich energii o wysokiej częstotliwości w polu elektromagnetycznym. Ta częstotliwość to 27,12 MHz. Źródłem prądu jest generator. Technologia zgrzewania wysoką częstotliwością jest atrakcyjna, jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Dlatego zgrzewarki wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Nasze maszyny wykorzystywane są do zgrzewania na przykład plandek na tirach, dużych samochodach, które mijamy codziennie na ulicy, ale jednocześnie ta sama technologia pozwala wyprodukować worek do transportu krwi, czyli zahaczamy o przemysł medyczny. To samo jest w przemyśle zbrojeniowym oraz w budownictwie. Możemy wybudować nasz dom, korzystając z nowoczesnych membran, które są łączone ze sobą poprzez zgrzanie technologią WC, a potem możemy wykończyć nasz salon, na przykład sufitem napinanym, który wykonany jest z folii PPCV, którą zgrzewamy ze sobą na naszych maszynach. Do tego dochodzi m.in. produkcja dywaników, wytłoczenia na elementach tapicerki samochodowej czy produkcja filtrów paliwa. Odwiedziliśmy jedną z nielicznych firm na świecie, zajmujących się kompleksową produkcją urządzeń do zgrzewania wysoką częstotliwością. Firmę Zemat Technology Group z Łodzi. Przyjrzyjmy się, jak wygląda produkcja. Konstruktorzy przygotowują projekty nowych maszyn, które od podstaw zostaną wyprodukowane według wymagań klienta. W standardowych urządzeniach trzeba zaprojektować oprzyrządowanie, które za każdym razem musi być dostosowane do specyfiki produkcji klienta. Każda maszyna budowana jest na podstawie dokumentacji opracowanej przez technologów. W centrach obróbczych CNC przygotowywane są m.in. części oprzyrządowania. To jedna z kluczowych części maszyny. Za pomocą oprzyrządowania składającego się z elektrody oraz pozycjonera odbywa się operacja zgrzewania. W magazynie kompletowane są podzespoły, z których zostanie zbudowane urządzenie. Dział kontroli jakości sprawdza, czy zamówione komponenty mają wymagane parametry. Wszystko trafia do działu montażu. Korpus zgrzewarki zespawany i pomalowany to podstawa urządzenia. W nim umieszczane są kolejne elementy. Szafa sterująco-zabezpieczająca zarządza wszystkimi operacjami wykonanymi przez maszynę. Kluczowym elementem jej wyposażenia jest sterownik PLC. Sercem całej maszyny jest generator, zaprojektowany przez technologów i wykonany przez specjalistów firmy. To urządzenie generuje prąd zmienny wysokiej częstotliwości, a falowód przekazuje go na narzędzie, które wykonuje operację zgrzewania. Oprzyrządowanie może w łatwy sposób zostać wymienione przez operatora. Płyty przytrzymujące stabilizują obrabiany detal. Oprócz wysokiej częstotliwości równie istotny w procesie zgrzewania jest nacisk, jakim siłownik oddziałuje na płytę. Izolatory oddzielają część, do której przymocowany jest siłownik, od części, która jest miejscem przepływu prądu zmiennego wysokiej częstotliwości. Niezwykle ważna jest obudowa wykonana z metalowej siatki. Stanowi ona klatkę Faradaya, która zatrzymuje fale elektromagnetyczne w swoim wnętrzu. Po zbudowaniu zgrzewarki programiści wgrywają program sterujący urządzeniem i sprawdzają poprawność ruchów maszyny oraz działanie programu. Na koniec zgrzewarka przechodzi szczegółowe badania. Sprawdzana jest nie tylko funkcjonalność, ale również bezpieczeństwo użytkowania. Trzeba zweryfikować, czy pole elektromagnetyczne, jakie jest wytwarzane w procesie, pozostaje w obrębie maszyny. Gotowa zgrzewarka wysokiej częstotliwości jest pakowana i przygotowywana do wysyłki. W ciągu roku Zemat Technology Group produkuje około 200 urządzeń, które trafiają do odbiorców na całym świecie.